Ja jestem Rolnik Szuka, a to jest prezentacja 5-metrowej brony lupus. Żonglowe. Jadę. Dlaczego nie chcesz wejść? No, tak, już nie mam rękawiczek już. No. Mam takie piękne rękawiczki Waltry i ich nie używam. Już szkoda. A, tutaj jest stworzeń od lupusa. Lupus o stworzeń zadbał. No. Dobra, tableczka. Światła. Przewody hydrauliczne mamy dwa. Oczywiście służące rozkładaniu maszyny. Podłączamy się pod trójkę. I tak. Powinno być ok. Troszeczkę skrócę łącznik. Prona ma zastosowane stopki. Musimy je podnieść do pozycji pracy. Z tyłu też mamy stopy podporowe, które no na pewno fajnie stabilizują, jak się maszyna odstawia. Ta brona jednak nie jest wbita w ziemię, tylko cała rama podtrzymuje jeszcze tę bronę. Od niedawna działa mój sklep www.rolnikszuka.tubeshop.pl, w którym możecie nabyć koszulki, bluzy oraz inne gadżety związane z naszą wspólną branżą – rolnictwem. Dla zainteresowanych zostawiam link pod tym filmem i wracam do prezentacji. Dostarczona brona wyposażona została w wał strunowy FI400. Możemy mieć zamiast tego wału włókę z regulowanym kątem natarcia. Dostępne szerokości robocze to 5, 7 i 9 metrów. Pola bron wyprodukowane są z konkretnych płaskowników. Tutaj mamy wersję mocniejszą. Jest to płaskownik 60x12 z zębami 20. Możemy mieć wersję z delikatniejszego materiału. Wtedy będziemy mieli 40 mm na 8 mm i zęby 16. Przyjechał na ramię. Weź go wrzuć do ciągnika, bo zginie. Producent Lupus deklaruje, że elementy ramy, elementy konstrukcyjne zostały wykonane z profili grubościennych, z atestami, certyfikatami i w większości są to grubości ścianki 15 mm. Tu leje ślizgowe z il i gliduru. Gdzie one są? To jak tu jest wachliwe, to tu są, tu leje. We wszystkich elementach ruchomych, gdzie dochodzi do tarcia, zastosowane zostały tuleje ślizgowe z igli drugie. Ustalanie wysokości pracy wału czy też włóki realizujemy
tak naprawdę na trzy możliwe sposoby, w zależności od wyposażenia. Po prostu na przetyczkę z fożniem, śrubę rzymską lub zamiast tej śruby rzymskiej możemy mieć siłownik, czyli już regulacja hydrauliczna. Musimy ustawić wał. Wcześniej mówiłem, że może być on też na siłownikach hydraulicznych, wtedy zrobilibyśmy to z wnętrza ciągnika, ale mamy śrubę rzymską i musimy jej użyć. Chcę troszeczkę podnieść wał, by brona mogła pracować głębiej. Tutaj widzę, że ten stworzeń na dole się zblokował, jest dociśnięty śrubą, więc podciągnę trochę już wał do góry, kręcąc śrubą. O, stworzeń się zluzował, jeszcze podniosę, żeby móc włożyć w kolejny otwór, który będzie utrzymywał inną wysokość. O, ten otwór mnie interesuje. Spuszczam za chwileczkę, spuszczę, jak tylko włożę tę zawleczkę. Teraz wrócę śrubą, żeby rama oparła się na tym stworzeniu. Wtedy wiem, że będą wszystkie ustawione jednakowo oparte o ten otwór, o ten stworzeń. W układzie hydraulicznym rozkładania zastosowany został zawór dławiący z możliwością regulacji, czyli tutaj możemy sobie ograniczyć przepływ, by rozkładanie i składanie było łagodne, zbyt gwałtowne. Wiadomo, ruchy mogą bardziej zużywać maszynę, tutaj można sobie to wyregulować. No co ja mam Ci powiedzieć? No co ja mam Ci powiedzieć, chłopaku, no? O rozkładaniu coś, tak? No jest, kurczę, jest wszystko strasznie grube. No to może nie, ale to co to jest? Mechanizm składania jest wykonany, no, na oko bardzo solidnie. Tutaj te elementy, płaskowniki naprawdę grube i w środku jeszcze wzmocnione. Także ten mechanizm myślę, że bardzo długo posłuży. No rama jest dość masywna, więc to tutaj tego pewnie wymagało. Siłownik też duży, jeden składa sobie razem obydwie strony. Pole, które widzieliście w przebitkach, zostało już skończone. Wjechałem na drugie pole, żeby zobaczyć, jak sobie radzi tutaj na dość dużych bruzdach. Był tutaj poprzeczniak trochę to skomplikowany, bo był słup i trochę tego omijania. No i chcę Wam pokazać, że pomimo, że nie mamy tutaj włóki, tylko wał strunowy, to ta brona nawet fajnie radzi sobie z zagarnianiem właśnie wszelkich nierówności. Gdyby była serio tutaj włóka, to byłby to naprawdę fajny sprzęt, taki wiosenny, żeby to wszystko porównać, zaciągnąć i wilgoć zatrzymać w ziemi. Co więcej, no mamy tutaj ten wał. Jeżeli ktoś chciałby używać tej brony jako agregat uprawowy, to myślę, że też spokojnie do tego się nadaje, bo te bryły, które tutaj widzicie, jesteśmy w stanie jeszcze lepiej rozbić, jadąc trochę szybciej. Ja tutaj bardzo wolno jechałem, ale jadąc te 9 km na godzinę, a jesteśmy w stanie to osiągnąć ciągnikiem 105-konnym, tutaj cały czas pracowała Valtra G105, to naprawdę te bryły rozbijemy lepiej. Także jeśli chodzi o zapotrzebowanie mocy dla tej brony 5-metrowej z wałkiem strunowym, to 105 koni moim zdaniem jest zupełnie wystarczające. Ten ciągnik nie ma jakoś mocno ciężko i mówimy o tych warunkach, które tutaj widzicie, wiosenne warunki w orkę taką zimową. Szczerze mówiąc, nie wiem, co by było, gdybyśmy mieli zamiast strunowego włókę, wtedy to 105 koni mogłoby faktycznie nie starczyć, ale w tej sytuacji jest naprawdę ok. Maszyna w standardzie posiada oświetlenie technologii LED na ramię, która jest przesuwna, można ją wsunąć, żeby na przykład nie przeszkadzała gdzieś przy podjeżdżaniu. Mechaniczna blokada rozkładania ramy, jak to Lupus opisuje, praktyczne rozwiązanie. Mieliśmy zablokowane, teraz odblokowujemy. Jest miejsce odpowiednie na stworzeń, który może być przechowywany. Fajnie, bo jest dostęp od zewnętrznej strony, nie musimy wchodzić do środka gdzieś tej maszyny, tylko sobie od zewnątrz przetykamy i zabezpieczamy. Namierzyłem tabliczkę znamionową, ciężka brona zębowa 5 z wałem FI400, szerokość 5 metrów, tak jak mówiłem, liczba pól bron również 5 metrów, rok produkcji 22, czyli aktualny rok. Waga 1700 kg, brony ważą 1050 z wałem strunowym, tak jak widać, komplet waży 1700. Gdybyśmy mieli tutaj włókę, zestaw ważyłby 1450 kg.